Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaczynamy kończyć szopę. Nie wiem, czy skończę ją kończyć, ale zrobię ile tam dam radę. Mamy jakieś 3 godziny do zachodu słońca i 3,5 do kompletnych ciemności. Także może coś tam się uda. Mamy to, proszę Państwa. Jest szopa. Teraz postaram się stworzyć jakoś drzwi, co już będzie trudniejsze, bo trzeba chwilę pomyśleć, a z tym są czasem problemy. No a potem jakieś półki jeszcze z rzeźbie i będzie koniec. Uzbrojeni w dwie mega krzywe kontruaty. I wiedzę, że drzwi mają mieć szerokość jednej deski i wysokość 21 desek. Zabieramy się za ich tworzenie. Rama drzwi stworzona. Jednak są na tyle niskie, że starczyła jedna kontruata. Ale jeszcze zrobię tutaj taką skośną poprzeczkę. Więc i tak pójdą dwie, tak jak mówiłem. No. I nawet użyłem miarki, żeby zobaczyć, czy trzymają wymiar. I oczywiście na łoko było dobrze, także straciłem tylko 30 sekund niepotrzebnie. Drzwi gotowe. Teraz tylko czekamy na Martynę, żeby je zawiesić. Na dzisiaj będzie po robocie. Nie poczekałem. Po co tam czekać, jak można samemu? Prawie się zesrać, ale powiesić. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście, czy nie. Ale tutaj jest taka szpara na palucha, która oczywiście jeszcze nie jest równa. I trzeba to jakoś zategować. Zaraz zobaczę, czym to zrobić. Do szopy. Dobry. Właź do szopy. Przyjechałam na inspekcję, nie mam tylko tych karteczek, żeby tu sprawdzić BHP, jakie inne rzeczy. Do szopy! Mam się iść do szopy. Dostaniesz dwa wiaderka i będziesz tam mieszkać. Pierwsze oblukanie tutaj. Nie, zamykaj mnie. Co się otworzy? Przytrzymaj tak na chwilę, o, bo się nie trzyma, nie trzymają się. Mógł cię zamknąć? Nie trzymają się, zamknie. O, proszę bardzo, stan surowy zamknięty. No już otwórz. I teraz po 3 latach wychodzę ja. Dzień dobry. Podoba mi się to, co Adrian zrobił, jest naprawdę zajebiste. I wszystko zrobił bez poziomnicy, bo ma poziomnicę wokół. I wiecie, te deski to obgryzał zębami, nie? Żeby móc przybić tutaj. No i tam wiecie, jak trzeba było coś zrobić, to wszystko zrobił ręcznie. To jest ręczna robota, także nie ufajcie temu, co widzicie na filmie, bo to kłamstwo. Co jest kłamstwem? Teoria spiskowa. Co ty gadasz w ogóle? No, że miałeś narzędzia jakiekolwiek. Wszystko sam wkręcałeś i robiłeś i wyciąłeś, mówię, zębami, wkręcałeś paznokciami, bo masz takie długie, jeden taki krogulczy paznokieć masz. I... Przyjechała gwiazda i gada o łot rzeczy. Nie, tak, no jest zajebiście. Tak. Na szczęście przynajmniej ma niskie standardy. A zaprosisz ich tu do środka? Nie, no jak skończy. A, jak skończysz. To tu będzie, wiecie, taki stoliczek, że będzie można kawę wypić, jak będzie zimno. I dobra, ty nie gadaj już. Jutro ciąg dalszy, pa, pa. Dzień następny. Tworzymy dzisiaj kilka półek. Malujemy to, jeżeli po kostu starczy. No i chowamy tutaj cały ten burdel. I koniec zabawy. Zaszły długotrwałe procesy myślowe, jak najlepiej zamocować półki. Najlepiej, w sensie najprościej. Tutaj 3 kawałki kontruaty. U góry wykorzystaliśmy łatę, która już tu była. Resztę zrobię z desek.
nic tu nie mierzyłem, jakie te półki mają być wysokie, szerokie i w ogóle, ale jakoś się to poupycha. Także tak, tutaj o mały włos nie użyłem kątowników, ale to były bardzo podniosło koszt całej operacji, także znalazłem jakieś nieużyte kawałki kontrłat i z tego tutaj zrobiłem takie, powiedzmy, podkładki. Tutaj pójdzie decha takło i tu na szerokość będziemy półki robić takie duże, jakie akurat będą potrzebne. Zaraz tu przyniosę jakieś śmiecie i się okaże. A z tej strony jest tak. Też kawałki kontrłat, jakie zostały. O, i tu będzie projekt gotowy. Może zrobimy jeszcze jakieś wieszaki na grawie czy coś. Zobaczę. I tak użyłem tutaj poziomnicy. To był tak naprawdę jedyny moment, kiedy uznałem, że jest ona potrzebna, bo po prostu nie chcę, żeby mi wszystko z tych półek się zsuwało, czy tam skulało na łeb, czy tam z nich ogólnie. Także tak. Et voilà. Trochę rekwizytów wsadzonych, zaraz przyniosę resztę. To do góry nie poleci, to dawałem po jednym wkręcie, tylko żeby się nie przesuwało. No i to tyle. Pomaluję i koniec. Tyle mi zostało. Z tego chciałem zrobić półki, ale pomyślałem, że to będzie dobry tutaj na razie blat roboczy, bo żadnego nie mam, także będę sobie to rzucał na koziołka. Na przykład na tego, który się rozpadł w trakcie, bo przegrał walkę z grzybem. Tyle zostało z 4 łat. Nie wykorzystałem 6, tylko 4. Tyle jeszcze z nich zostało. Z kontrłat zostało tyle. I z 3 paczek wkrętów zostało tyle. Tych w sumie mogę nawet nie kupować. Zużyłem dosłownie kilka. Najwięcej poszło tych krótkich, bo większość desek jest wkręcona nie na 4 wkręty, tylko na 2. Po jednym z każdej strony. Na pewno nie jest to aż takie sztywne, gdyby było skręcone na więcej, ale no, moim zdaniem to wystarczy. Nic się tu nie kiwa, można się o to oprzeć. Niektóre są tylko wkręcone na 4, wtedy co sprawdzałem, czy mi to trzyma wymiar. No to tak po kilka na każdej ścianie dosłownie. I to tyle. Szopa po Januszu. Teraz malujemy pokostem lnianym, jak zawsze. Nie wiem, czy starczy na cały domek, ale ile zrobię, to zrobię. Najwyżej z domu więcej. Także tak. Ja jeszcze nie wiem, ile ten domek, ile ta szopa mnie kosztowała, ale i tak stawiam ciepłego karnasia, że kosztowała mniej niż ten domek, który wkleję tutaj. Najmniejszy i najtańszy lokalnie dostępny domek, z którym tutaj konkurowaliśmy. On kosztuje 1300 zł lub 1300, jeżeli jesteście z Wielkopolski, bez pokrycia dachu, dlatego nie będziemy liczyć papy, bo i tak musielibyście papę lub grunt kupić. Co jeszcze? Żwir policzę, bo no pod tamten domek i tak musielibyście położyć coś, w sensie, nie wiem,
jakieś bloczki betonowe, cegły, wylewkę, ale on ma też podłogę, a ten jej nie ma, dlatego żwir będzie wliczony w koszt. Co jeszcze? To chyba tyle. No. Czy to się opłaca tak samemu dłubać? Nie wiem. Tak naprawdę niby tamten domek też musielibyście skręcić. Raczej zajęłoby to mniej. Tutaj można powiedzieć, że ja ten domek robiłem szopę. 2 dni robocze. Takie po 8 godzin, ale powiedzmy, że z tych 8 godzin codziennie 2 godziny gapicie się w telefon czy tam cokolwiek innego. A taki domek pewnie idzie w pół dnia poskręcać do kupy. Chyba, że się jest jakimś nieudasem. Ale powiedzmy, że nawet ja bym go poskręcał. Nie, zapewne. Czy bym taki domek kupił? Taki kupny. Ten tutaj, co jest konkurencją. Jakbym nie miał tej kupy desek, które mi zostały z budowy tamtej budki dla ptaków, miałbym teraz deski kupować, to pewnie bym kupił ten domek. Także wszystko ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Nic już więcej nie wymyślę i nie dopowiem. Także zapraszam potem na prezentację. Ale od razu zaznaczam, że takiej prezentacji, jaka była u Leśnych Ludków, to ja nawet nie próbuję. Szanuję, podziwiam i nawet nie będę próbował. No i wreszcie da się tutaj wejść bez potykania się o wszystko. Ale pewnie zaraz się znowu zagraci. No i tak to wygląda. Tu jakoś tam popowieszane na wkrętach. Wszystkie rekwizyty, co się wolały, pod nogami. W foliaku. Są tutaj. Gdzie jest moje piękne zamknięcie? Proszę bardzo. Cyki zamknięte. I pamiętajcie, pędzel po pokoście zawsze do wody. No, zaczyna być już trochę zimno, także ja się zawijam. Chciałem jeszcze dzisiaj naprawić tego koziołka. Ale to tam sobie zostawię na jutro albo na kiedy indziej. Jeszcze ten blat jakoś będę musiał tam do niego. Ale dobra. Szopa jest oficjalnie gotowa. Zapełniona śmieciami. Na razie wszystko wyszło, a potem to nie wiem. Tu tylko jeszcze coś muszę wymyśleć, żeby ją zamykać. Nie będzie to kłódka. W dobie elektronarzędzi, gdzie kłódkę przecina się w kilka sekund, no, nie ma sensu. Kłódkę mam na bramie tylko dlatego, żeby uczciwi ludzie wiedzieli, że no, to jest teren prywatny. A jak ktoś będzie chciał coś stąd wyjąć, no to wolę
żeby sobie wyjął i poszedł, niż żeby jeszcze mi tutaj drzwi skopał i będę musiał je naprawiać. No i tyle. Opa. Jutro przyjeżdżamy zbierać wszystko z ogródka, także zapraszamy na kolejny film. Dziękuję za uwagę i do widzenia. To najważniejsze. Jak zakładaliśmy ten kanał, obiecałem sobie, że nie będę nigdy żebrał o suby, lajki, ani tym bardziej pieniądze, ani nic takiego, i mam zamiar się tego trzymać. Ale podziękować zawsze można, także dziękuję za 500 subów. Nie spodziewałem się nigdy, że będzie tyle, nie spodziewałem się, że będzie nawet 100, no ale jednak jest. Nie wiem, czy nie macie co oglądać, czy co, no ale mimo wszystko dzięki jeszcze raz.